Dzień dobry, Jacek Pożycki, Paulina Chławiczka i Arlington Trotman. Witamy w programie Gościo.xpl, można by tak powiedzieć. Program będzie trochę dzisiaj po polsku i po angielsku. What do you think about Paulina? I think several things. Yeah? First of all, she is very clear about her love for me. Oh. I am absolutely convinced that our marriage this last several months was the expression of something fundamental to her, and it relates to when we met. We met in Bucharest 8 years ago. Paulina said she fell in love straight away. I had some problems with that because that had never happened to me, and so it took some time to become totally convinced that that was my feeling as well. And so our decision to get married was the culmination of an enormous amount of respect and inspiration I drew from her. Her intellect fascinated me because we discovered that we both had immersed ourselves in the theology and philosophy of the German Paul Tillich, who was entirely surprising, wasn't it? That we had studied such a top class theologian and philosopher. I think about her too in terms of she is not afraid to work and work really hard. That is enormously impressive. There's nothing too hard for her to do, especially with me. It's hard work with me sometimes. She will probably tell you about that, and I will be off somewhere else. Okay, yeah. Okay, yeah, I think it will be a good idea. But I think, essentially, I've heard that we share a faith, and that faith is not only expressed through our pastoral work. It is expressed about our desire to see a world free from injustice, a world that takes the underdog seriously and lifts him or her. A world that fights against discrimination and racism and all kinds of hatred. Czyli poproszę Paulinę, żeby przetłumaczyła tak troszeczkę, co jej mąż sądzi o niej. Na pewno jesteś bardzo pracowita, tak? Tak, z tego, co wiem. Było końcowe zdanie. Tak, tak. Bo walczymy razem przeciwko dyskryminacji różnego rodzaju. Walczymy razem w sprawie pomocy migrantom i uchodźcom. Walczymy przeciwko rasizmowi. I to jest ciężka praca, bo to są godziny, które można zaliczyć do wolontariatu i do takiej pracy, którą kochasz, ale której musisz poświęcić wiele godzin, która nie daje ci dochodu. A oprócz tego musisz jednak znaleźć te momenty, żeby zarabiać pieniądze. A w kościele w Anglii nie jest to wcale takie oczywiste, bo pracujemy tylko na określone godziny, za które jesteśmy zapłaceni, a cała reszta wymaganych godzin to jest wolontariat. Dlatego musimy jeszcze gdzieś dorabiać, tak jak już mówiłam kiedyś w naszym dawnym... Tak. Widzieliśmy się 2 lata temu. Co się zmieniło od tej pory? What has changed in your life since we met? No jeżeli już tak zaczęliśmy, no to właśnie to, że wyszłam za mąż, także za księdza, który pracuje w kościele metodystycznym w Wielkiej Brytanii, a ja, żeby przypomnieć słuchaczom, pracuję w kościele luterańskim w Wielkiej Brytanii, ale to są kościoły wywodzące się z reformacji, więc bardzo do siebie podobne. I lubimy razem pracować, lubimy robić takie projekty, żeby te kościoły do siebie zbliżać i odnajdywać jakieś okazje, żeby robić coś wspólnie i poznawać swoją historię. I 3 dni temu też tutaj, tak, można powiedzieć... Tak, się cichym ślubem w tajemnicy, właściwie przed wszystkimi, jakiś czas temu w Londynie, a w sobotę, 3 dni temu, w sierpniu, w moje urodziny, 10 sierpnia, otrzymaliśmy błogosławieństwo, tak zwane ślubne, od biskupa Korczago, który jest biskupem diecezji cieszyńskiej luterańskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego. I mieliśmy tutaj taką małą uroczystość w tej parafii, w tym kościele i w salce obok mieliśmy przyjęcie dla rodziny i przyjaciół. Jesteś szczęśliwą mężatką. Tak, i nigdy nie było to moim marzeniem, nigdy o tym nie rozmyślałam w taki sposób, bo wydawało mi się, że
w życiu chodzi o walkę dla różnych ważnych idei, spraw dla społeczeństwa, że są wyższe cele niż małżeństwo. A to się okazało, że można wszystko połączyć. To się okazało, że można łączyć i że małżeństwo jest czymś naprawdę pięknym, jeżeli wynika z uczuć, z porozumienia i z respektu. I jeżeli chce się być tą drugą osobą i chce się jej poświęcić siebie, no to to ma sens. Jeżeli jest to coś oczywiście zaaranżowanego i trzeba, bo jest społeczne oczekiwanie na ślub i małżeństwo, to jest, myślę, trudniejsze podejście i o wiele cięższa praca. Okay, so I will ask you the same question. Yeah, what do you think about your husband? Do you want me to answer in Polish or in English? In Polish, maybe in English. Oh, okay. So, so maybe it will be difficult to him, to you, that Paulina will say in English. I know she will tell the truth. Yeah. Okay. So in Polish. Okay. So you trust her. Okay. Możesz mówić po polsku. No świetnie. No to jest trudne pytanie, bo jest tyle myśli różnych z człowiekiem, z którym się jest już jakiś czas. Myślę, że wielokrotnie powtarzałam w różnych konwersacjach, że bardzo podoba mi się szacunek, którym Arlington obdarza drugiego człowieka. I no to też jest w moją stronę, że szanujemy siebie takim, jakim jesteśmy. On szanuje mnie, mimo że jestem zupełnie innej kultury, że mogę mieć niektóre inne poglądy, że nie wiem, czasami możemy się na siebie zdenerwować, jak w każdym związku, ale najważniejszą zasadą jest szacunek, tak? Nie ma krzyku, nie ma wojny, są dyskusje. No to jest coś, co bardzo, bardzo, bardzo lubię. My je, myślę, oboje lubimy takie podejście do życia, bo życie ma wiele różnych problemów każdego dnia. Więc jeżeli nie ma tych emocji, nie ma podnoszenia głosu, nie ma kłótni, a po prostu jest rozwiązywanie wszystkich problemów przez rozmowę, przez pytania, to jest coś, co ma sens. Coś bardzo dobrego. Coś wartościowego. Oprócz tego jest dla mnie bardzo atrakcyjną osobą, obywatelem świata. Człowiekiem, który pracował... Citizens of your world? Of the world. Of the world. You are the you citizen are. Of yeah. the world. I think we both are, to one degree or another, because the motivations for the work we do are universal, and I think we share that in a way that manifests itself inside of the church, but also outside of the church, and I think that makes our common theme a universal one. Okay. And you live in the United Kingdom together, yeah? Not for now. We don't live together yet. Okay. Nie mieszkamy razem jeszcze, ponieważ pracujemy w różnych kościołach, w różnych miastach. I to nie jest też tak, że każdy w jednym mieście. Pracujemy w kilku miastach naraz. Więc jest dużo podróżowania, pociągi, autobusy, taksówki, rowery. Cały czas jesteśmy w drodze. Przyjdzie taki czas, być może w przyszłym roku, że uda nam się razem zamieszkać i sprowadzić pracę obie bliżej siebie. Mhm. Ale z powodu Brexitu było to wszystko nadal i póki co jest bardzo niepewne. No właśnie, ten Brexit, czy on wpływa na waszą pracę duszpasterską i w ogóle? Tak, Brexit wpływa bardzo. Nie tylko dlatego, że mamy kontakt z ludźmi w naszych kościołach, którzy są pochodzą z różnych krajów, z różnych tradycji. To nie są sami Anglicy, czy Szkoci, czy Walijczycy, ale ludzie z całego świata znajdują się w naszych kościołach i mieszane małżeństwa, prawda? Angielsko-polskie, angielsko-niemieckie. Mamy bardzo dużo ludzi w kościołach protestanckich z krajów afrykańskich, z Chin, z Ameryki. Więc wszyscy ci ludzie, którzy właśnie są międzynarodowymi rodzinami, można tak powiedzieć, cierpią na Brexicie najbardziej, ponieważ zaraz po referendum w 2016 roku wzrosło coś takiego bardzo nieprzyjemnego, poczucie, że aha, nie jesteśmy rodzonymi Brytyjczykami, to może nie jesteśmy tutaj mile widziani. Nie jesteśmy u siebie, nie jesteśmy u siebie w domu. To się połączyło z przestępczością, ze wzrostem przestępczości na tle rasistowskim, przeciwko migrantom, przeciwko ludziom, którzy
być może inaczej myślą, przyjeżdżają z innych kultur, pracują w inny sposób, mają inne drogi, inne tempo działań. Jakby wydawało się, że Anglia jest tak niesamowicie rozwiniętym krajem, jeżeli chodzi o migrantów, bo mają migrantów od lat, prawda? Kolonializm angielski polega na tym, że jest ta międzynarodowa sytuacja. A tutaj się okazuje, że gdzieś o tym się zapomina i są tacy Brytyjczycy, którzy chcą odzyskać swój kraj z powrotem i mówią w taki sposób, prawdopodobnie nie wiedząc, co tak naprawdę mówią. I to się spotyka z przyjęciem ciekawym. Ludzie mówią, ach tak, no właśnie, tak, chcemy odzyskać nasz kraj. Nawet ludzie, którzy w taki sposób wcześniej nie myśleli. Jest to jakaś taka propaganda, która się szerzy i niestety walczyliśmy z tą przestępczością. Były bardzo nieprzyjemne sytuacje, były nawet pobicia, były jakieś akty wandalizmu, zniszczenia ogrodów, mieszkań, domów, wybijanie okien, pisanie na oknach naszych niemieckich, na przykład parafian, naziści do domu, więc jakby skala zachowań człowieka po Brexicie, po referendum brexitowym jest naprawdę nieoczekiwana, zaskakująca i czujemy się źle z tym, tak? Bo jakby mieszkasz koło kogoś, jesteś sąsiadem na przykład jakiegoś Anglika i znacie się od lat i myślisz, że wszystko jest w porządku, a nawet od takiej osoby też potrafisz usłyszeć coś, co jest bardzo... Czyli ta atmosfera faktycznie jest wyczuwalna, tak? Ta atmosfera jest wyczuwalna. Oczywiście jest bardzo wielu Brytyjczyków, którzy płaczą nad tym i mówią, tak nie może być, przecież zrozumcie, i mówią swoim sąsiadom czy ludziom w pracy, chcą ich przekonać, tak, że Brexit to jest nietrafiony wybór, tak, że nie w tym momencie, szczególnie kiedy tak wiele nacjonalistycznych emocji wzrasta w różnych krajach, to nie jest to moment oddzielania się od siebie, tylko łączenia i powinniśmy iść w jedną stronę. Więc ludzie dyskutują, to jest temat główny, ludzie dyskutują, ludzie się kłócą, ludzie się biją i jest niebezpiecznie. A przede wszystkim dotyka to nasze kościoły w taki sposób, że mnóstwo ludzi wyjechało. Setki, tysiące. Czyli cały czas mniejsza liczba wiernych w waszych kościołach. Do you understand what we say? No. Okay. Więc nasze kościoły są coraz mniejsze, nasze kontrakty są nieprzedłużane regularnie, bo jest ten strach i obawa, że być może to się nie uda, być może w przyszłym roku trzeba będzie zamknąć ten czy tamten kościół. Mhm. Czyli to, co mówiłeś, przepraszam, że przerwam, ale dwa lata temu o finansach chyba nie poszło w jakąś lepszą stronę. To znaczy cały czas gdzieś tam mierzysz się z tym problemem. Nie poszło, tak. Cały czas mierzymy się z tym problemem i jakby nawet zasięg jest większy, że wcześniej kościół luterański był znany z tego, że jest kościołem ubogim, w Wielkiej Brytanii szczególnie, bo jesteśmy kościołem większościowo migracyjnym. Natomiast teraz inne kościoły, które stykają się z tym samym problemem, mają z problemem Brexitu, mają coraz większy problem finansowy, bo ludzie uciekają, niechętnie inwestują też w projekty, którymi Kościół się zajmuje, w charytatywne różne akcje, którymi działamy i które są naszymi rękami, prawda? Te nasze charytatywne akcje są rękami Kościoła i to są nasze główne rzeczy. Ludzie, którzy się boją, którzy żyją w strachu, którzy nie wiedzą, jakie będzie jutro i czy właściwie zostawać w tym kraju, niechętnie angażują się w akcje charytatywne. A normalnie Anglia jest znana z wielkich akcji charytatywnych. To tym ludzie żyją. Natomiast Brexit to wszystko przysłoni. Czyli bardzo niebezpieczne tendencje. Bardzo niebezpieczne tendencje, tak.